więc za chwilę początek spotkania. Na stadionie Bukareszt jest nasz komentator. Halo, Andrzej Zydorowicz. Halo, tu Bukareszt. Witam Państwa bardzo serdecznie ze stadionu Stieły. Prawie 30 tysięcy widzów na trybunach tego stadionu. Oto skład polskiego zespołu. Skład nie taki, o jakim marzyliśmy. W bramce Józef Wandzik. W obronie od prawej strony Waldemar Jaskulski. Następnie Marek Świerczewski. Sylwester Czereszewski. Tomasz Wałdoch. Piotr Świerczewski. Krzysztof Warzycha. Henryk Bałszyński. Andrzej Juszkowiak. Roman Kosecki i Piotr Nowak. Trenerem jest Henryk Apostel, dla którego dzisiejszy mecz jest grą o wszystko. Jest to mecz być albo nie być dla trenera i polskiej reprezentacji. Mam na myśli sprawę awansu do finałów piłkarskich mistrzostw Europy w Anglii. Jeżeli mecz wygramy lub zremisujemy, stwarzamy sobie szansę na ten awans. W przeciwnym wypadku pozostaną już tylko szanse awansu teoretyczne. Oto drużyna rumuńska. Bogdan Stelea w bramce, następnie Dan Petrescu, Daniel Prodan, Piotrak Beletedic, Tibor Selimesz, Gheorghe Popescu, Mariusz Lakatusz, Ilie Dumitrescu, Gheorghe Hagi, Florin Raduciojo i Torinel Muntean. Warunki do gry nie najlepsze, płyta boiska przypomina tę zawrzańską z meczu z Francją. W nocy spadło w Bukareszt na łomy Kurt Lepnisberger jako główny, na liniach Zivanko Popowicz i Mark Morandi. Sędzią technicznym jest Roland Beck. Gra rozpoczęta. W polskiej drużynie nie ma Marka Koźmińskiego, którego zmogła grypa. Temperatura 38 stopni, na nic wysiłki doktora Moszkowicza. W niewielkiej odległości od linii początkującej pole karne drużyny Polski. Gheorghe Hagi. Przerwy skandują kibice. On ustawia piłkę specjalistą od rzutów wolnych. Wątły dwuosobowy mur zespołu polskiego. Krótkie podanie do Muntana. Strzał i znakomita interwencja Wandzika. Pierwszy rzut rożny w dzisiejszym spotkaniu. Dobrze, że ta pierwsza interwencja była udana. Narzekał najpierw na przeziębienie, a potem dolegliwości kręgosłupa. Jego występ stał także pod znakiem zapytania. Szybka panikowa akcja, nie spadają na nasze pole karne. Strzał! Wandzik świetnie broni. Druga udana interwencja polskiego bramkarza. Nadal więc w Bukareszcie 0-0 i rozpoczynamy kontratak. Nowak faulowany. Muntean. Marek Świerczewski powstrzymuje akcję zawodnika rumuńskiego. Kontratakujemy. Nowak. Kosecki. Znowu Nowak. Coraz bliżej bramki Stelei. Nowak pole karne. Strzał! Stelea broni, wywijając piłkę na rzut rożny. Piotr Nowak, występujący w zespole TSV 1860 Monachium, pokazał się z dobrej strony. Tam jest gwiazdą pierwszą. Hadzi. Obok niego Czereszewski. Ci dwaj zawodnicy tworzyć będą parę do końca tego meczu. Brawa dla piłkarza olsztyńskiego z Tomilu. Znakomicie przejął piłkę. Kosecki. Mamy chwilę czasu. Wałdoch wychodzi do przodu. Warzycha. Warzycha dobrze przyjął piłkę. Zaskakujący strzał prawą nogą, ale w sam środek bramki Bogdan Stelea broni. Tak powinien grać polski zespół. Trzeba kończyć akcję strzałami. Tylko w ten sposób można zaskoczyć bramkarza przeciwnika. Ale Dumitrescu. Faulowany przez Jaskulskiego. Wandzika spora. Piłkę ustawia Hagi. Około 35 metrów. Polski zespół tworzy mur. Hagi. Nieprzyjemne uderzenie mimo
tak dużej odległości potwierdził opinię niebezpiecznego strzelca z rzutów wolnych Gheorghe Hagi. Okay, on będzie wykonawcą tego rzutu wolnego. Odległość nieco bliższa niż w sytuacji sprzed kilku minut, kiedy to Hagi strzelił silnie i celnie. Hagi, lewa noga, tym razem obok bramki. Jest asekuracja w linii defensywnej polskiej drużyny. Proda, Petrescu. Warzycha przerywa akcję Rumunów. Kosecki, do Juskowiaka, Juskowiak na linii pola karnego. Stelarno ubiega z bramki i rzut karny. Bramkarza rumuńskiego na Juskowiaku. Przechodzi jeszcze przed Juskowiakiem Hagi, który coś tam podpowiada bramkarzowi rumuńskiemu. Juskowiak, gol! 1-0 prowadzimy w Bukareszcie. Wykonał rzut karny, prowadzimy na stadionie w Bukareszcie 1-0. 11. bramka Andrzeja Juskowiaka w historii swoich występów w drużynie narodowej. A, przesadzam, dopiero 3. bramka, 11. występ. Ale to mniej istotne, ważne, że biało-czerwoni prowadzą z Rumunią 1-0. Najpierw doskonałe podanie Koseckiego to Juskowiaka. Juskowiak szarży na bramkę rumuńską. Właśnie tę piłkę starannie ustawia. Obok Hadziego Lakatusz zrezygnował. Liczny mur polskich zawodników. Hagi i Wandzik wyczuł intencję strzelca. Dobrze się ustawił, pewnie chwycił piłkę. Przypominam, Polska dotychczas w swoich występach przegrała z Izraelem, wygrała tylko 1-0 z Azerbejdżanem i z Francją 0-0. Mamy 4 punkty. Rumuni są liderami w 4 meczach, 8 punktów. Kontra polskiego zespołu. Belodedic. Znowu dobre przyjęcie polskiego zespołu. Zagranie do partnera, do Koseckiego, ale niedokładnej. Kontratak Rumunów. Lakatusz. Hagi. Raduczoju. Krótko cieszyliśmy się powodzeniem. Krótko cieszyliśmy się przewagą jednej bramki. Dynamiczna akcja Hagiego, zagrali do Raduczoju. I Raduczoju bardzo precyzyjnie posyła piłkę w długi ruch. I w ten oto sposób rezultat meczu remisowy 1-1. Hagi, Raduczoju, niepilnowany. Zgubił Raduczoju Waldocha. I po 45 minutach spotkania mamy remis 1-1. Piłki, ale Raduczoju strzelił technicznie. To jest jeden z najlepszych napastników, przynajmniej w Europie. Dumitrescu. Slalomowa akcja napastnika rumuńskiego. I Supek. Supeka strzelał Miodrak Belodedic, 30-letni piłkarz
przed laty uciekł z Rumunii ze względów politycznych przez zieloną granicę. Grał w Czerwonej Gwieździe, zdobywając z nią Puchar Europy, no ale potem powrócił do Rumunii, a teraz gra w Realu Valladolid. I kontra Polaków. Ale te ataki Rumunów są bardzo niebezpieczne. Atakujemy piątką. Świerczewski strzał. Trzeba przyznać, że zagroziliśmy bramce rumuńskiej. Bałuszyński, Warzycha. Dobrze przyjął piłkę, zagrywa do Bałuszyńskiego. Bałuszyński na prawą stronę do Koseckiego. Kosecki wpada na pole karne, strzela i strzela, jakimś cudem odbija piłkę. No dwie klasyczne kontry w wykonaniu polskiej drużyny oglądaliśmy w tej drugiej połowie. Jedną zakończoną celnym strzałem młodszego Świerczewskiego, teraz drugą zakończoną także bardzo niebezpiecznym dla Rumunów strzałem w wykonaniu Koseckiego. Finał piłkarskich mistrzostw świata. Hadzi, rzut rożny. Króciutko do Dumitrescu, ten z powietrza na pole karne. Tam jest Wandzik. I proszę Państwa, dramat polskiego bramkarza. Grał tak znakomicie w pierwszej połowie, teraz popełni błąd. Dumitrescu znakomicie, tu główka prodana i piłka wpada do polskiej bramki. W tej chwili Rumunia prowadzi 2-1. Jeszcze raz ta sytuacja. Wydawało się, że wysoki Wandzik bez problemu sięgnie piłki. Tymczasem wypadła mu ona z rąk. Był atakowany przez rumuńskiego zawodnika. Błąd Józefa Wandzika. Jeszcze raz rzut rożny Hadzi do Dumitrescu. Ten prawą nogą od razu na środek pola karnego. Tutaj Bałuszyński. Atakowany przez Petrescu. Jaskulski na pozycji prawoskrzydłowego. Bałuszyński do Koseckiego, ten na polu karnym. Jaskulski. Jaskulski, lewa noga, strzał przy słupku i bramka z Telea broni. Selimesz. Junteanu. Selimesz. Akcja obrońców. Odpowiedzna, znowu niepewna interwencja, tym razem naszej obrony. I w końcu Wandzik zatrzymał atak drużyny rumuńskiej. Pąk biega na boisko. On zapewne będzie pilnował Hadziego. Pomiędzy Jaskulskim i Hadzim. Chyba Jaskulski otrzyma drugą żółtą kartkę, a to będzie równoznaczne z opuszczeniem przez niego boiska. Niepotrzebnie protestuje Jaskulski, dyskutując ze szwajcarskim arbitrem. Tak, druga żółta kartka dla Jaskulskiego. I w ten sposób kończy się jedyny mecz w dziesiątce. Na wracenie chociażby jednego punktu. Rumuni będą mieli teraz przewagę jednego zawodnika. Wieszczycki, Juskowiak i szansa. Warzycha strzelał z kolei, a teraz Sokołowski minimalnie nad poprzeczką. Arbiter pokazuje, że bramkarz dotknął piłki ręką i stąd rzut rożny dla naszej drużyny. Zwycięska wygrywa 2-1.
Widzą Państwo, że realizator rumuński napisał Wandzik autogol, a więc gol samobójczy. Gdyby nie ta fatalna interwencja, mam nadzieję, wolno mi przypuszczać, że mecz może zakończyłby się remisem. No ale cóż, stało się, mleko się wylało, tracimy szansę na awans do finału Mistrzostw Europy. Nasza drużyna walczyła, nie zdołała jednak pokonać lepiej dysponowanego przeciwnika. Rumuni zademonstrowali wszystkie walory, które poznaliśmy podczas finałów piłkarskich.